Władimir Megre. Anastazja. Księga druga. Uzdrowienie prowadzące do piekła. Kiedyś zobaczyłam swoim promyczkiem samotną babcię pracującą na działce. Była ruchliwa, zgrabna i zawsze radosna. Od razu mnie zainteresowała. Działeczkę miała niewielką, ale hodowała na niej dużo różnych roślin, które wspaniale się rozwijały, ponieważ wkładała dużo miłości w ich pielęgnację. Później dowiedziałam się, że wszystko, co wyhodowała, woziła do zaludnionych miejsc i sprzedawała. Sama nie jadła pierwszych płodów, zawsze starała się je sprzedać, bo wtedy były droższe. Potrzebowała pieniędzy, żeby pomóc swojemu synowi. Urodziła go w późnym wieku i do tego została bez męża. Z krewnymi też nie miała kontaktu. Wychowała dziecko sama. Synek dobrze malował w dzieciństwie, a ona pragnęła, żeby został malarzem. Parę razy próbował dostać się na studia, w końcu mu się udało. Dwa razy do roku przyjeżdżał do swojej matki staruszki w odwiedziny. Te przyjazdy były dla niej największą radością. W czasie jego nieobecności odkładała dla niego pieniądze i robiła zapasy jedzenia. Z wyhodowanych w ogródku jarzyn i owoców robiła zaprawy i wszystko oddawała synowi. Bardzo mocno go kochała i marzyła, że syn będzie wielkim malarzem. Żyła marzeniem, była życzliwa i wesoła. Przez jakiś czas nie obserwowałam jej. Kiedy znowu ją zobaczyłam, była już ciężko chora. Z trudem się schylała, żeby uprawiać rośliny w swoim ogródku. Za każdym skłonem jej ciało przeszywał ostry ból. Okazała się jednak pomysłową kobietą. Zrobiła wąziutkie i długie zagonki. Wzięła siedzenie od starego taboretu, kładła je między zagonkami, siadała na nim, przesuwając się na tym siedzeniu po całym ogródku, piliła zagony. Koszyk wlokła za sobą na sznurku. Cieszyła się, że będzie miała urodzaj. Urodzaj naprawdę musiał być duży, ponieważ rośliny wyczuwały staruszkę i odpowiednio reagowały. Staruszka zdawała sobie sprawę ze swojej rychłej śmierci. Żeby nie sprawić synowi kłopotu, sama kupiła trumnę, wiązankę i wszystko przygotowała do pogrzebu. Przed śmiercią chciała jednak zdążyć zebrać plony i zrobić dla syna zaprawy na zimę. Wtedy nie zwróciłam uwagi, dlaczego staruszka choruje mimo tak bliskiego kontaktu ze swoimi roślinami. Pomyślałam, że to z tego powodu, iż zamiast spożywać płody z ogródka, sprzedaje je, a za pieniądze stara się coś taniego kupić. Zrobiło mi się jej żal. Zdecydowałam się jej pomóc. Kiedyś, w czasie gdy spała, zaczęłam ogrzewać ją swoim promyczkiem, wypędzając tym samym choroby z jej ciała. Czułam, że coś się mojemu promyczkowi przeciwstawia, ale mimo wszystko próbowałam. Czyniłam to tak długo, dopóki nie osiągnęłam swojego celu. Zanim wyleczyłam jej ciało, minęło aż 10 minut. Później, kiedy przyszedł dziadek, opowiedziałam mu o staruszce i zapytałam, dlaczego promyczkowi coś się opierało. Dziadek zamyślił się i powiedział: źle postępowałaś. Zdenerwowałam się tym stwierdzeniem. Poprosiłam dziadka o wyjaśnienie, co złego uczyniłam. On długo milczał, a potem rzekł: uzdrowiłaś ciało, ale duszę skazałaś na cierpienie. Wtedy zapytałem Anastazję: co w końcu takiego okropnego mogłaś uczynić duszy tej staruszki? Anastazja westchnęła i opowiadała dalej. Staruszka przestała chorować i nie umarła. Synek przyjechał do niej prędzej niż obiecał, ale tylko na 2 dni. Przyjechał z wiadomością, że zrezygnował ze studiów. Oświadczył, że nie chce już być malarzem i że zajmuje się jakąś inną działalnością, przynoszącą dochód. Ożenił się. Powiedział: teraz będę miał pieniądze, nie musisz więc przygotowywać dla mnie już tych słoików, ponieważ przewóz wychodzi drożej. Sama się lepiej odżywiaj, mamo, i wyjechał, nie wziąwszy niczego. Staruszka rankiem usiadła na ganku, popatrzyła na swój ogródek, a oczy jej wyrażały pustkę, tęsknotę i niechęć do życia. Wyobraź sobie, ciało jest zdrowe, a życia w nim jakby nie ma. Zobaczyłam ją, ale jeszcze szybciej poczułam stan jej duszy, bezmierna,
przerażająca pustka i beznadziejność. Gdybym nie wyleczyła jej ciała, staruszka zmarłaby w swoim czasie, odeszłaby spokojnie, z pięknym marzeniem i nadzieją. Przeze mnie trafiła w bezkres pustki jeszcze za życia, a to jest uczucie wiele razy gorsze od śmierci fizycznej. Po 2 tygodniach zmarła. Szczera rozmowa. Pojęłam, że niedomaganie fizyczne to nic w porównaniu z cierpieniem duchowym, ale leczyć duszy wtedy nie potrafiłam. Zdecydowałam się dojść do tego, jak można to zrobić i czy jest to w ogóle możliwe. Dzisiaj wiem, jest możliwe. Uświadomiłam sobie, że fizyczne niedomagania i choroby ciała powstają w człowieku nie tylko na skutek jego odsunięcia się od otaczającej przyrody, ale także z powodu panowania ciemnych uczuć, którym pozwala w sobie tkwić. Choroby mogą być mechanizmem, narzędziem przestrogi, a nawet zbawieniem od największych męk. Choroba to jeden ze sposobów obcowania wielkiego intelektu Boga z człowiekiem. Ból człowieka jest i jego bólem. Dziwne, ale tak już jest. Jak inaczej niż przez ból przekonać cię do tego, żebyś nie wrzucał do swojego żołądka różnych niepotrzebności? Przecież słowa same przez się do ciebie nie docierają, wtedy przemawiają za pomocą bólu. A ty co robisz? Połykasz przeciwbólowe tabletki i nadal postępujesz uparcie po swojemu. Czy to oznacza, z twojego punktu widzenia, że ludzi nie trzeba leczyć? Nie należy im pomagać, kiedy cierpią? Pomoc powinna być, ale przede wszystkim musi polegać na precyzyjnym uświadomieniu sobie przez chorego źródła i przyczyny choroby. Trzeba koniecznie pomóc mu zrozumieć, co chce powiedzieć wielki intelekt, Bóg. To nie jest łatwe, a nawet bardzo trudne. Możesz się pomylić, bo ból jest osobistą rozmową dwóch blisko znających się osób. Wtrącanie się osoby trzeciej częściej szkodzi, niż pomaga. W takim razie dlaczego wypędziłaś ze mnie choroby? Zaszkodziłaś mi. Wszystkie twoje choroby wrócą do ciebie, jeżeli nie zmienisz swojego stylu życia, stosunku do otoczenia i do siebie samego, nie zmienisz niektórych swoich przyzwyczajeń. Właśnie one są źródłem twoich chorób. Twojej duszy nie uszkodziłam. Stało się jasne, że nie da rady przekonać Anastazji do wykorzystywania jej zdolności uzdrawiania w celu otrzymania dochodu. To nie jest możliwe, dopóki ona czegoś tam do końca nie zrozumie. Runął mój biznesplan. Anastazja zauważyła moje rozczarowanie i powiedziała: nie martw się, Władimirze, postaram się jak najszybciej wszystko zrozumieć. Teraz, jeżeli naprawdę chcesz pomagać ludziom i sobie, a nie tylko zarabiać pieniądze, zdradzę ci metodę, za pomocą której człowiek sam może pozbyć się większości chorób. Ta metoda nie wywołuje takich negatywnych skutków, jakie mogą się pojawić przy wtrącaniu się w jego los osób postronnych. Jeśli zechcesz mnie wysłuchać, co mi pozostaje? Nie ma szans ciebie przekonać. Opowiadaj. Istnieje parę głównych przyczyn powodujących cierpienie ciała człowieka. Zgubne uczucia, emocje, sztucznie ustawiony reżim żywienia i jego skład, nieobecność bliskiego i przyszłego celu, fałszywe wyobrażenie o sednie swojego przeznaczenia. Bronić przed chorobami sukcesywnie mogą pozytywne emocje i większość roślin. Przemyślenie swojej istoty i przeznaczenia może bardzo dużo zmienić w stanie fizycznym i duchowym. Już wiesz, jak przywrócić zerwane więzi między człowiekiem a roślinami w uwarunkowaniach waszego świata. Świadomość wszystkiego, co nas otacza, też łatwiej osiągnąć przez osobisty i bezpośredni kontakt z tymi roślinami. Promykiem miłości można wyleczyć większość chorób bliskiego człowieka, a nawet przedłużyć życie, stwarzając wokół niego przestrzeń miłości. Również sam człowiek, jeżeli potrafi wywołać w sobie pozytywne emocje, jest w stanie z ich pomocą zagłuszyć ból, wyleczyć ciało, przeciwstawić się truciźnie. Co to znaczy wywołać uczucia? Jak można marzyć o czymś jasnym, jeżeli na przykład boli ząb albo żołądek? Czyste i jaskrawe mgnienia, pozytywne emocje jak anioły stróże zwyciężą ból i chorobę. Jeżeli tak się złożyło, że ktoś nie ma dostatecznie czystych i jasnych mgnień, wywołujących uzdrawiające, pozytywne emocje, co wtedy ma robić?
natychmiast zrobić coś takiego, żeby się pojawiły. One pojawiają się w momencie, kiedy otaczający cię ludzie odniosą się do ciebie z prawdziwą miłością. Stwórz taką sytuację, abyś mógł uczynić coś dobrego dla otoczenia, bo inaczej twój anioł stróż nie będzie mógł ci pomóc. Ciekawe, jak się dowiedzieć, czy w ogóle je miałem, jaką miały siłę. Jak je wywołać? Można to uczynić za pomocą wspomnień, przypominając sobie na przykład coś dobrego, przyjemnego z przeszłości. Dzięki temu wspomnieniu poczujesz błogi stan, który w przeszłości istniał w tobie. Chcesz teraz spróbować? Pomogę ci, spróbuj, proszę. Tak mówisz? To spróbujmy. Połóż się, proszę, i rozluźnij. Wspominać można, poczynając od dzisiejszych mgnień życia i uchodząc w przeszłość. Możesz też przypomnieć sobie dzieciństwo i ruszać w myślach do dnia dzisiejszego. Możesz od razu wspominać najprzyjemniejsze chwile i powiązane z nimi odczucia. Wyciągnąłem się na trawie. Anastazja też ułożyła się obok i położyła palce na mojej dłoni. Pomyślałem, że jej obecność będzie mi przeszkadzać w skupieniu się nad wspomnieniami i poprosiłem. Chciałbym zostać sam. Będę cicho. Kiedy zaczniesz wspominać, zapomnisz o mnie i nie będziesz już odczuwał dotyku ręki. A ja pomogę ci szybciej i jaskrawiej wszystko wspomnieć. Gdzie jesteś, aniele stróżu? Kronika zdarzeń mojego życia przyprowadziła do dzieciństwa. Wspomnienia doszły do momentu, gdy bawiłem się w piasku z wiejskimi maluchami i zatrzymały się. W duszy miałem niezrozumiałą trwogę. Żadne z wydarzeń mojego życia nie wywoływało we mnie pozytywnych emocji, uczuć podobnych do zamieszkałych we mnie rankiem pospędzonej z Anastazją nocy i do tych, których stałem się świadkiem w czasie podporządkowywania rytmu bicia mojego serca do rytmu życia otaczającej nas przyrody, dotknięcie raju. Uważałem, że te cudowne, wspaniałe uczucia stworzone we mnie przez Anastazję nie były moje, nie zasłużyłem na nie. One zostały sprezentowane przez Anastazję. Mimowolnie porównywałem je z tymi, które istniały w moim życiu i nie znalazłem odpowiedników. Znowu i znowu popędzałem wspomnienia z mojego życia, jak taśmę filmową, tam i z powrotem. Wszystkie zdarzenia łączyły się z pożądaniem osiągnięcia czegokolwiek, otrzymania pieniędzy. Spełniało się kolejne pragnienie, lecz zadowolenie nie następowało. Zamiast dobrych uczuć, nowe żądanie. Ostatnie lata, gdy otoczenie uważało, że świetnie mi idzie, wywołały we mnie jeszcze większe zamieszanie. Kupno samochodów, kobiety, bankiety, prezenty, gratulacje, wszystko okazało się bez wartości, puste i niepotrzebne. Podniosłem się raptownie i odezwałem się z rozdrażnieniem do siebie albo do Anastazji. Nie istnieją w życiu człowieka takie uzdrawiające uczucia. W skrajnym wypadku w moim życiu ich nie ma. U wielu innych też mogą się nie odnaleźć. Anastazja również się podniosła i spokojnie powiedziała: to znaczy, że koniecznie trzeba je stworzyć. Co takiego należy stworzyć? Jak? Na początku jest konieczne zrozumienie, co posiada wielką wartość i sens. Chwilę temu przejrzałeś swoje życie i CEO. Mając możliwość analizowania, patrzenia na nie jakby z boku, nie potrafiłeś zauważyć niczego, co jest wartościowe. Przez cały czas czepiałeś się czegoś, co w twoim pojęciu jest najważniejsze. Powiedz, czy w jakiejś sytuacji udało ci się zbliżyć do odczucia szczęścia? Były dwie takie sytuacje, ale coś przeszkodziło mi odebrać je jako całkowicie szczęśliwe. Co to były za sytuacje? Na początku pierestrojki udało mi się otrzymać statek w długoterminową ajencję. To był najlepszy statek w zachodniosyberyjskiej żegludze rzecznej. Kiedy zostały załatwione formalności, pojechałem do portu. Tam czekało już na mnie wielkie, przepiękne cudo. Po raz pierwszy wszedłem na pokład mojego statku. Czy radosne uczucia wzmocniły się znacznie w momencie, gdy stanąłeś na pokładzie? Trudno powiedzieć. W naszym życiu jest mnóstwo różnych problemów. Przywitał mnie kapitan statku, zaprosił do swojej kajuty. Wypiliśmy po kieliszku szampana, rozmawialiśmy o współpracy.
Kapitan powiedział, że trzeba pilnie przepłukać rury do wody, bo sanitarny lekarz nie daje zezwolenia na podróż, i jeszcze powiedział. I władowałeś się w troski i problemy związane z utrzymaniem statku. Tak. Dużo ich było. Właśnie. Sztucznie stworzona materia charakteryzuje się konkretnie tym, że przynosi więcej kłopotów niż radości. Jest to iluzoryczna pomoc dla człowieka. Nie zgadzam się z tobą. Być może stwarza problemy, potrzebny remont, obsługa, ale dzięki niej można mnóstwo osiągnąć. Na przykład co? Nawet miłość. Nad prawdziwą miłością, Władimirze, nie panują sztucznie wykonane przedmioty. Gdyby nawet wszystkie należały do ciebie, też nie pomogłyby ci uzyskać prawdziwej miłości nawet jednej kobiety. Przecież nie znasz naszych kobiet, a filozofujesz. Ja na przykład uzyskałem. Co uzyskałeś? Miłość, lekko, łatwo osiągałem. Jedną kobietę kochałem bardzo mocno. Trwało to kilka lat. Ale ona nie bardzo chciała się zgodzić na randkę. Kiedy miałem już statek, zaprosiłem ją i... zgodziła się. Wyobrażasz sobie, jakie to było świetne. Siedzieliśmy sami przy stoliku w barze, na statku. Szampan, wspaniałe wino, świece, muzyka i nikogo naokoło. Tylko moja ukochana przede mną. Wyprowadziłem statek na rzekę, nikogo nie wziąłem na pokład, żebyśmy byli tylko we dwoje. Statek płynie po rzece, w barze rozbrzmiewa spokojna muzyka. Zaprosiłem ją do tańca. Figurę i piersi miała piękne. Przytuliłem ją do siebie, pocałowałem w usta i zapukało radośnie serce. Ona nie odchyliła się, też mnie przytuliła. Czy rozumiesz moje szczęście? Ona znajdowała się obok mnie, mogłem ją dotykać, całować. Całe szczęście dzięki temu statkowi, a ty twierdzisz, że to są same problemy. A co było dalej? Co się wydarzyło? To nie jest ważne. Przypomnij sobie, proszę. Mówię ci, że to nieważne. Nie ma znaczenia. Czy mogę powiedzieć, co się przydarzyło tam, na statku, tej młodej kobiecie i tobie? Spróbuj. Wypiłeś dużo alkoholu. Specjalnie starałeś się upić. Potem położyłeś przed nią klucze do swojej kajuty, twoich wspaniałych apartamentów, a sam zszedłeś do ładowni. Spałeś prawie dobę w małej, marynarskiej kajucie. Pamiętasz dlaczego? Dlaczego? Bo nastąpił moment, kiedy zauważyłeś na twarzy ukochanej kobiety fałszywy uśmiech, bo nie do ciebie skierowany. Intuicyjnie, jeszcze podświadomie, zrozumiałeś. Ona, twoja ukochana, marzyła, jakabym była szczęśliwa, gdyby tu, na statku, naprzeciwko mnie znajdował się nie Maigret, a mój ukochany. Ubóstwiana przez ciebie kobieta marzyła o innym mężczyźnie, którego kochała. Marzyła, że to nie ty, ale on posiada ten statek. Byliście we władzy martwej materii, połączyliście z nią swoje żywe uczucia, dążenia i tym samym je zabiliście. Nie kontynuuj, Anastazjo. Niemiłe te wspomnienia. Statek jednak wypełnił swoją rolę. My także dzięki niemu się spotkaliśmy. Wydarzenia dzisiejsze budują poprzedzające je uczucia i porywy duszy, tylko one mają wpływ na przyszłość. Tylko ich rozpęd, ich rozmach skrzydeł odzwierciedli się w niebieskich lustrach. W wydarzeniach ziemskiego bytu odbijają się wyłącznie ich dążenia. Jak to rozumieć? Nasze spotkanie mogły poprzedzać liczne dążenia twojej i mojej duszy, a być może nawet naszych dalekich i bliskich rodziców. Może potrafił to uczynić jeden poryw wisienki rosnącej w ogródku przy twoim podmiejskim domu, ale nie statek. Do czego przyczepiasz wisienkę z mojego ogródka? Kilkakrotnie przejrzałeś swoje życie, ale ani razu nie zwróciłeś uwagi na tę wisienkę i także na uczucia z nią związane, a właśnie one były głównym wydarzeniem z przedostatnich lat twojego życia. Na twój statek wszechświat nie reagował. Pomyśl, jaką wartość może przedstawiać dla wszechświata prymitywny, hałasujący, nieposiadający umiejętności myślenia i samoodbudowywania się mechanizm.
tak naprawdę wisienka, mała syberyjska wisienka, dla której nawet nie zostawiłeś miejsca w swoich wspomnieniach, wzruszyła przestwory kosmiczne, odmieniła kolejność wydarzeń powiązanych nie tylko z tobą, ale również ze mną. Udało się jej uczynić to dlatego, że jest żywa i jak wszystko, co żyje, nierozerwalnie związana z całym wszechświatem. Wisienka. Przypomnij sobie, Władimirze, wszystko, co jest związane z tym małym drzewkiem, zaczynając od momentu zetknięcia z nim. Spróbuję, jeżeli uważasz, że to jest ważne. Tak, to jest ważne. Jechałem samochodem, nie pamiętam dokąd. Zatrzymałem się obok targu. Poprosiłem kierowcę o kupienie owoców, a sam w tym czasie siedziałem i patrzyłem na ludzi, którzy z targu nieśli różne sadzonki. Patrzyłeś na nich zdumiony. Dlaczego? Wyobraź sobie, twarze mieli radosne i zadowolone. Na dworze pada deszcz, jest zimno, a oni wloką jakieś sadzonki, korzenie owinięte szmatkami. Jest im ciężko, ale twarze mają zadowolone. A ja siedzę w ciepłym samochodzie i jest mi smutno. Kiedy kierowca wrócił, poszedłem na targ. Chodziłem wśród sprzedających, aż wreszcie kupiłem 3 małe sadzonki wiśni. Włożyłem je do bagażnika. Kierowca powiedział, że jedna z nich nie przeżyje, ponieważ ma za krótko obcięte korzonki, najlepiej ją od razu wyrzucić, ale zostawiłem ją. Ona była najładniejsza, wysmukła. Przyjechałem na swoją podmiejską działkę, tam je posadziłem. Do dołka, w którym posadziłem wisienkę z mocno obciętymi korzonkami, dodałem więcej torfu, dobrej ziemi i jeszcze jakiegoś tam nawozu. Swymi próbami pomocy dodatkowo spaliłeś nawozami 2 małe korzenie wisienki. A jednak ona przeżyła. Wiosną, kiedy nastąpiła pora wegetacji i inne drzewka wypuściły pączki, jej gałązki też ożyły, pojawiły się małe listki. Później wyjechałem w handlową ekspedycję. Ale zanim wyjechałeś, codziennie, dłużej niż przez 2 miesiące, przyjeżdżałeś do domu za miastem i najpierw podchodziłeś do małej wisienki. Czasami głaskałeś delikatnie jej gałązki. Cieszyłeś się z jej listków i podlewałeś ją. Wbiłeś kołek w ziemię i przywiązałeś do niego 5 drzewka, żeby nie złamał go wiatr. Jak sądzisz, Władimirze, czy rośliny reagują na nastawienie do nich człowieka? Odróżniają dobre stosunki i złe. Słyszałem, czy może gdzieś czytałem, że rośliny pokojowe i kwiaty reagują na człowieka. Mogą zwiędnąć, kiedy ich opiekun wyjeżdża. Słyszałem też o badaniach naukowców polegających na podłączaniu do rośliny wskaźnika, którego strzałka odchylała się w jedną stronę, gdy podchodząca do niej osoba była agresywna i w przeciwną, gdy podchodziła z miłością. Wiesz, że rośliny reagują na uczucia człowieka. Zgodnie z zamysłem wielkiego stwórcy usiłują uczynić wszystko dla zabezpieczenia jego życia. Jedne dają płody, inne swoimi pięknymi kwiatami dążą do wywołania pozytywnych emocji, a jeszcze inne troszczą się o równowagę powietrza, którym oddycha. Ale jest jeszcze jedno nie mniej ważne ich przeznaczenie. Te rośliny, z którymi określony człowiek wchodzi w bezpośredni kontakt, kształtują dla niego przestrzeń prawdziwej miłości. Tej miłości, bez której życie na ziemi jest niemożliwe. Wielu ogrodników przybywa do swoich ogródków, dlatego że tam znajduje się ukształtowana dla nich przestrzeń. Również maleńka syberyjska wiśnia, którą sam posadziłeś i troskliwie się nią opiekowałeś, starała się spełnić to, co czynią inne rośliny, wykonując swoje przeznaczenie. Mogą one, jeżeli jest ich wiele i są różne, ukształtować dla człowieka znaczny obszar miłości, pod warunkiem, że on obcuje z nimi, otacza je uczuciem. One wszystkie razem mogą stworzyć dla człowieka wielką przestrzeń miłości, błogo wpływającą na duszę i uzdrawiającą ciało. Rozumiesz, Władimirze? Pod warunkiem, że jest ich dużo. Lecz ty pielęgnowałeś tylko jedną roślinę. Wtedy wisienka sama zaczęła się starać spełnić to, co może uczynić razem kilka różnych roślin. Jej dążenia zostały wywołane przez twoje niezwykłe zachowanie. Intuicyjnie rozumiałeś, że w twoim otoczeniu tylko to małe drzewko o nic ciebie nie prosi. Nie jest obłudne, lecz tylko usiłuje dawać.
Dlatego przychodziłeś do Wisienki zmęczony po ciężkim dniu i, stojąc obok, patrzyłeś na nią, a ona starała ci się pomóc. Rankiem, zanim jeszcze pojawił się pierwszy poranny promyczek słońca, jej listki starały się złapać jego odbicie w rozjaśniającym się niebie. Wieczorem, kiedy słoneczko się chowało, ona próbowała wykorzystać światło gwiazdy ze skutkiem na tyle dobrym, że korzonki ominęły parzące nawozy i potrafiły czerpać z ziemi to, czego potrzebowały, co jest niezbędne. Soki ziemi płynęły w żyłkach Wisienki trochę szybciej niż zwykle. Pewnego dnia ujrzałeś na jej cienkich gałązkach małe kwiaty. Na pozostałych sadzonkach kwiatów nie było, a ona rozkwitła. Ucieszyłeś się. Poprawił się twój nastrój i wtedy... Przypomnij sobie, co zrobiłeś, ujrzawszy kwiaty. Rzeczywiście, ucieszyłem się. Humor mi się poprawił i tkliwie pogłaskałem gałązki Wisienki. Pieszczotliwie pogłaskałeś jej gałązki i powiedziałeś: piękności moja, rozkwitłaś. Rolą drzew jest przynosić owoce. Ale poza tym mają kształtować przestrzeń miłości. Wisienka bardzo chciała, żebyś i ty ją miał, ale skąd wziąć taką siłę, żeby odwdzięczyć się człowiekowi za łaskę? Oddała już wszystko, co mogła, zakwitła dla ciebie i otrzymała niezwykle pieszczotliwe wobec siebie nastawienie. Wtedy zapragnęła dokonać czegoś większego. Sama. Wyjechałeś na długo w ekspedycję. Kiedy wróciłeś, poszedłeś odwiedzić Wisienkę. Szedłeś ogrodem i jadłeś kupione na targu wiśnie. Doszedłeś do niej i... Na twojej Wisience też wisiały trzy czerwone owoce. Stałeś, patrzyłeś, jadłeś kupione na targu wiśnie i plułeś pestkami. Następnie zerwałeś jeden owoc ze swojej Wisienki i spróbowałeś go. Był trochę kwaśniejszy od kupionych i dwóch pozostałych już nie tknąłeś. Najadłem się innych wiśni, a jej owoce były faktycznie kwaśniejsze od kupionych. O, gdybyś wiedział, Władimirze, ile pożytecznego dla ciebie było w tych małych owocach. Ile energii i miłości było w nich zawarte. Z głębi ziemi i bez kresu wszechświata Wisienka zebrała wszystko, co jest korzystne dla ciebie, i włożyła w te trzy owoce. Nawet zasuszyła jedną swoją gałązkę, żeby mogły dojrzeć jej trzy owoce. Jednego spróbowałeś, dwóch zaś pozostałych nie tknąłeś. Przecież nie wiedziałem. Ale rozczuliła mnie jej zdolność do rodzenia owoców. Tak, przyjemnie ci było i wtedy. Czy pamiętasz, co wtedy zrobiłeś? Znowu pogłaskałem gałązki Wisienki. Nie tylko pogłaskałeś. Ukłoniłeś się i ucałowałeś listek Wisienki z gałązki, którą trzymałeś w dłoni. Tak, pocałowałem. Z wdzięczności za dobry nastrój. Wisience zdarzyło się coś niewiarygodnego. Co jeszcze mogła zrobić dla ciebie, skoro nie wziąłeś wyhodowanych z wielką miłością płodów? Co? Wzruszyła się pocałunkiem człowieka i wystrzeliły w jasną przestrzeń wszechświata obecne tylko człowiekowi, lecz stworzone przez maleńką syberyjską Wisienkę myśli i uczucia, aby zrewanżować się człowiekowi za otrzymany od niego gest miłości. Pragnęła obdarzyć własnym pocałunkiem miłości, ogrzać go tymi jasnymi uczuciami. Wbrew wszystkim przepisom myśl miotała się we wszechświecie i nie mogła znaleźć materialnego odzwierciedlenia swoich zmysłów. Uświadomienie sobie niemożności zrealizowania przemiany jest śmiercią. Jasne siły zwracały Wisience stworzoną przez nią myśl, żeby mogła spalić ją w sobie i uniknąć śmierci. Ona jednak uparcie nie przyjmowała jej z powrotem. Płomienne pragnienie maleńkiej syberyjskiej Wisienki pozostawało niezmienne, niezwykle czyste, zmysłowe i delikatne. Jasne siły nie wiedziały, co zrobić. Wielki Stwórca nie zmieniał ustalonych przepisów harmonii. Ale Wisienka nie zginęła. Nie zginęła dlatego, że jej myśl, żądania i uczucia były niezwykle czyste, a zgodnie z przepisami budowy świata, czystej, prawdziwej miłości nikt nie jest w stanie zniszczyć. Myśl krążyła nad tobą i miotała się, starając się znaleźć możliwość przemiany uczuć w czyn. Przyszłam na twój statek, aby pomóc w zrealizowaniu życzenia Wisienki, nie wiedząc jeszcze, do kogo jest adresowane.
Czy to oznacza, że twój stosunek do mnie powstał z chęci pomocy, Wisience? Mój stosunek do ciebie, Władimirze, to tylko moje własne uczucie. Trudno powiedzieć, kto komu pomaga, Wisienka mi czy ja pomagam Wisience. Wszystko we wszechświecie jest ze sobą połączone. Percepcja rzeczywistości powinna odbywać się tylko przez siebie, a teraz pozwól, bym urzeczywistniła pragnienie Wisienki. Pozwolisz, że pocałuję ciebie w jej imieniu? Oczywiście, możesz, jeżeli jest to konieczne. Zjem też wszystkie jej owoce, gdy wrócę. Anastazja zamknęła oczy, ręce przytuliła do piersi i cicho szepnęła: Wisienko, proszę, poczuj. Ty możesz to poczuć. Zaraz spełnię to, czego pragnęłaś. To będzie twój pocałunek, Wisienko. Następnie Anastazja szybko położyła ręce na moich ramionach i, nie otwierając oczu, zbliżyła się, dotknęła ustami mojego policzka i tak zamarła. Dziwny pocałunek, zwykłe dotknięcie ust. Ale on się różnił od wszystkich znanych mi wcześniej. Wywołał nieznane nigdy przedtem, niezwykłe, przyjemne uczucie. Pewnie nie technika jest przy tym ważna, ani sposób poruszania ust, języka czy ciała. Na pewno najważniejsze jest to, co ukryte wewnątrz i ujawnia się w momencie pocałunku. Co nieznane kryje się wewnątrz tej pochodzącej z tajgi pustelnicy? Skąd ma tyle wiedzy, nadzwyczajnych zdolności i uczuć? Czy wszystko, być może, o czym opowiada, jest tylko wytworem jej wyobraźni? W takim razie skąd biorą się te niespotykane, niezwykle błogie, czarujące i ogrzewające moje wnętrze uczucia? Być może ty, czytelniku, razem ze mną rozwikłasz tę tajemnicę. Zapoznaj się z następną sytuacją, której byłem świadkiem.